Cześć, mano, witajcie, z tej strony Mr. Bartok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was w czwartym, albo trzecim, no chyba w czwartym odcinku ze serii Eurotracka, więc witam was bardzo serdecznie na serii z Eurotracka. Wreszcie powróciła ta seria, wszystkie serie powracają, najpierw to powróciła Sąsiedzi, chociaż ona już była cały czas, ale Let's Play powrócił, za niedługo oczywiście będzie Let's Play, teraz Eurotrack, może za niedługo Raft, zobaczymy, wszystko będzie, no będzie na kanale, ale na początku subskrybujcie kanał, polecimy po nie 20 subskrypcji już, bo już byliście, więc no, nie wiem, myślę tak po 50 od razu, może po 50 lecimy, bo 50 to niby jest troszkę więcej, bo ponad 30, nie ponad, tylko 30 subów, ale mi się wydaje, że jeżeli każdy, co ogląda mój kanał, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 40 wyświetleń i wszyscy 30 osób zostawi, no to już mam 50 subów. Więc spróbujmy, robimy dzisiaj do północy, spróbujmy dobić 2 suby. A, taki challenge, nie? Zobaczymy, może się uda, jak nie to nie, ale zobaczymy, no. Łapeczki w górę, subik z woreczkiem oczywiście, a my sobie już lecimy do tego w trasę. I co, dzisiaj mam trochę do pogadania z wami. Najpierw sobie odpalimy arenówkę. Odpalamy. Światełka zapalimy. Długie możemy, a nie musimy, no bo tutaj jednak nie ma jakoś super ciemno. Ale możemy zapalić takie światła. Dobra. Aha. Dobra, teraz znowu to, co zawsze zapominam. Wyjazd. Gdzie jest wyjazd tego? Stałem w miejscu, gdzie w sumie jest wyjazd, a ja nie widziałem go i jechałem na ten. I teraz powiecie, czemu nie ma tego z prawo jazdy? Przecież miałeś robić. I po drugie, może dzieci, masz prawo jazdy, czy tak nie zdawałeś tego, jedziesz bez prawka? Oczywiście, że zdałem prawko. Robiłem tak, tamten typek u innego robiłem. No bo tamten, co oglądaliście, ostatni z prawo jazdy, no to niestety tamten pan, no, nie podziałał. Pewnie to był zły, źle ten kontrolował, więc no i dobrze, że nie zdałem u niego prawka. Więc teraz zdałem i powiecie, czemu jadę ciężarówką w trasę, a nie ma odcinka, jak zdawałem. Chyba jak zdaję. Bo ten, co u niego zdawałem, on po prostu nie chciał, żebym nagrywał. Ja powiedziałem, panie, bo ja mam kanał i chciałem nagrać, jak zdawałem prawo jazdy u pana i chciałem pana polecić. On mówi, zakaz nagrywania tutaj jest, niestety, no nie mogłem nagrać. Też nie chciał, oczywiście. Znaczy, może zakaz nie był, ale on po prostu nie chciał, żebym nagrywał u niego. No bo wiecie, może to jest, by się, nie, że się wstydził, tylko może by się ten... No po prostu chciał mieć swoją prywatność, nie chciał, żeby jego twarz było widać, więc powiedziałem, no dobra, no to ja nagram tego. Trochę szkoda, bo z jednej strony bardzo chciałem to nagrać, ale trudno. Dzisiaj widzę korek, jak nie wiem. To sobie musimy się nawinąć i jedziemy. No, więc tak mówię, że on nie chciał, przepraszam bardzo, on nie chciał, żebym nagrywał, po prostu, no nie chciał i to już jego sprawa. Szkoda, bo chciałem wam nagrać 2 odcinki, jak zdaje. O, a to już drugie załączył. Kto taki mądry, że światło tu nie łączył? Nie wiem. Poganiam jeszcze, co? Panie! On nie słyszy mnie. Nie wiem. Informacja, co się chce ode mnie, nie wiem. O! Chłopco poszedł. No. Poszedł nieźle. No i tak jak mówię, właśnie, że nie chciałbym nagrywania, no to trudno, nie? Byłyby 2 odcinki, jak zdaje. Powiem wam, że nie było łatwo, ale udało mi się. Ten był spoko, bo tam miałem tak, na 5 błędów miałem 2 błędy, już się postarałem, bo się uczyłem. Też trochę na pytania wszystkie odpowiedziałem dobrze. I ten, ale na przykład zrobiłem jeden błądzik, bo na przykład ja jechałem,
A nagle wyskoczyła mi tam z drogi, wyskoczył mi pies. Ja musiałem zahamować. Pies uciekł, ale zahamowałem i tam stało jakaś choinka i w tą choinkę walnąłem. Po prostu no, przy drodze taka choinka stała, ale coś mnie ściągło, tym się psa wystraszyłem i zjechałem na prawo. O. Czekajcie, my sobie musimy tu teraz zjechać. No i ale po prostu ten pies mnie tak wystraszył, że zjechałem i walnąłem z całej siły w ten. Co to jest tam, to auto? To jest policja, czy co to jest? Nie wiem. No, i ten pies mnie wystraszyłem się go i zjechałem na bok i walnąłem w choinkę. I ja mówię, oj, chyba będzie jakiś niebezpiecznie. A powiedział, nic się nie szkodzi, bo dużo ludzi tak jechało i to się tam im stało, więc to nie jest przypadek, więc nie mam jak ten. Widzowie, coś mi tu śmierdzi, że chyba. No panie, co pan robi? Co pan stoi na drodze? Przejechać nie można jak człowiek. Ja nie mogę, nie, on mnie blokuje czy co? No i zamiast wyjść. Pan ma nadpłacić czy co? No co pan stoi na drodze, mnie blokuje, nie mogę przejechać. Bo ktoś przewozi narkotyki, co pan przewozisz? Panie, ja przewożę puste palety. Dobra, bierzemy panu numer tego ładunku. Nie mam numeru, nie dostałem od nich. No, trzeba. A nie, dobra, mam tu. Zależy. Dobra, panie, czekaj tu na pod spodołami. Pan pisze 5. No. 8-2. No. 1-4. No, o dobrze, dobra. Może przyjechać, bo pan puste palety. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Widzowie. Dobra, już na serio myślałem, że dostanę mandat. Chyba myślę, że narkotyki przywożę. No gdzie? No przecież jakbym przewoził, to bym chyba uciekł, nie? No dobra. Na szczęście mi się poszczęściło. Stoję na drodze i nie mogę przejechać. No nie, no to jest tragedia. Znowu jedzie tam. No znowu jedzie. Myślałem, że mandat dostanę. Na szczęście ja nie płacę, tylko mój pracodawca, bo to nie jest moja ciężarówka. Na razie jeszcze mam pracodawcę swojego, ale za niedługo zobaczcie, ile mam kasy. 21 tysięcy, może kiedyś ciężarówka jakaś będzie. To słuchajcie, no ja płacę mandat jakby. Co jest znowu? Pościg moją chyba. O, my sobie na stację sobie wjedziemy, bo też w sumie potrzebuję stankować. No nie, no to jest jakiś żart. No znowu tu policja jest. Oj. Nie wiem, czy... Czy widział, że mam z tyłu koskas. Okej. Okay. Może... Co jest? Idź, ta ciężarówka. 9-5. Oczywiście tankujemy. Jaka cena paliwa? 99 centów. Nie ma źle. Myślałem, że trochę drożej będzie. Zatankujemy, bo mamy trochę kilometrów, a muszę zatankować, żeby bezpiecznie dojechać. Tam macie. O! Dobra, wziął kasę. Jedziemy. Równe 500, widzowie. Równe 500. Dobra. Już musimy wjechać. Ale piękny wschód słońca za chwilę będzie, bo to już ta pora. Za koło 6 będzie, ale już powoli wychodzi słońce, więc fajnie. Jak mu się podoba ten Eurotraczek? Fajnie, że powrócił, według mnie bardzo fajnie. Co mi się wydaje, że ten policjant jest lekko chyba pijany, bo on tak jeździ jakby nie wiadomo co. Prawo, lewo, lewo, prosto. Lewe nie patrzę, a jadę prosto, po prostu. No, ale tak mówię, jak walnąłem w tą choinkę, no to on powiedział, że to nie jest błąd, bo to też tak kiedyś miałem, że wyskoczyły dwa psy, jeden, nie, wyskoczyły dwa koty
I jeden pies za tych kotów bronił jako ten i normalnie gonił ciężarówkę, nie? Przez, nie wiem, kilka minut gonił. No i powiedział, że to jest błąd, to jest po prostu przypadek. Bo to jest taka ulica, gdzie psy zawsze latają. Więc, no niestety, poszczęściło mi się, ale trzeba uważać, bo to nie wiadomo nigdy, nie? No, a kiedyś miałem też, a drugi błąd, to już jednak zaliczyli mnie jako błąd, bo jechałem, a był ustąp pierwszeństwa, a ja się rozpędziłem i na ustępie pierwszeństwa po prostu jechałem prosto, w ogóle nie zwróciłem uwagę na to. On powiedział, no to jest już błąd, nie? Bo to już jest za błąd, nie? A drugi też było coś podobnego, że po prostu ja jechałem i on powiedział na drugim zjeździe na rondzie. Ja wjechałem na rondo, a na rondzie pełno ludzi, dużo, w sensie dużo aut. I staliśmy chyba z 10 minut w tym korku na rondzie. Nie na takiej drodze jak tu jestem, na rondzie. Ja też byłem w szoku. No ale na szczęście zrobiło się miejsce. Ja wjechałem i po prostu pani chciała wejść na pasy, ale niby chciała wejść, niby nie, tak stała, jakby chciała iść prosto. A później chciała jednak wejść na pasy, no to mówię, nie wiem co ona chciała, więc jechałem. A nagle ona mi krzyczała głośno, że ona chciała przejść, no a tak stała, chyba chciała iść ten. Bo ja stałem, to ona też stała. Ruszyłem, to ona chciała iść, więc dostałem mandat na to, że... Czy mandat? Błąd za to, że niestety tak to się stało, nie? No ale dobra. Wiesz, tu policja, może tam gdzie jadę, może tam gdzie ona. W sensie tam gdzie jadę, ona też tam może jedzie, nie wiem. Jest powoli, bo tu policja kontroluje, musimy wjechać na ten pas. Będziemy w lewo. I policja też. Policaj. No. I tak właśnie wam mówię, że tak dwa błędy, ale na szczęście no to nie było uznane. Bo gdybym miał trzy błędy, to może bym miał lekkie ciężej, ale na szczęście tam to nie był błąd, więc na spokojnie. Nic nie jedzie. Możemy jechać. No i... Szkoda, że tego nie mogłem nagrywać, bo najpierw zdawałem taką normalnie na torze, a na torze miałem też chyba jeden błądzik, bo musiałem podjechać pod górkę, taką, nie? Tą. No, taką po prostu górkę usypaną z cementu, taką wiedzą, wyszlifowaną, fajną, gładziutką. Chciałem po niej przejechać, miałem nawet, a zawisłem na niej i paliłem kapcia, no i później przyjechała laweta i mnie wyciągnął. Znaczy on tam miał jakiś ciągnik z tyłu i mnie John Deere'em wyciągał. Więc też taki błąd, że po prostu nie zauważyłem tego, że tam taka skarpa jest, tak specjalnie jest zrobione. Po prostu wjechałem i zahaczyłem prawym kołem i prawe koło było w powietrzu, a lewe się tak zatrzymało, że nie mogłem się ruszyć. Więc niestety no jeden błądzik, ale później wszystko poszło dobrze, no i zdałem, nie? No to na szczęście musiałem zdawać za pierwszym razem, więc to też było do mnie szok. Oczywiście, wiecie, okłamałem go też, jak tamtego. Jak on się pytał, czy jeździłem ciężarówką kiedyś, ja powiedziałem, że nie, nigdy. Znaczy, powiedziałem mu, że nie, nigdy, po ulicy nie, ale kiedyś kolega dał mi się przejechać ciężarówką tak po drodze polnej. Bo taką ciężarówkę z drzewa woził. On powiedział, no to nie jest problem, bo tak dużo ludzi mówi, że właśnie tak jeździ, więc to też nie było uznane, że ciężarówką jadę bez prawka. No, więc poszczęciło mi się, więc niby go okłamałem, ale niby nie, no bo jechałem wcześniej, nie? Też pierwsze trzy odcinki jechałem bez prawka, no a później już musiałem jednak się do tego przyznać, no bo wiecie, gdyby jakby policja by chapnęła, to ja mam, że mandat, problemy, może by mi wzięli prawo jazdy, którego nie mam. I bym wtedy miał problemy, nie? Może bym poszedł do tego, do więzienia. Znaczy wiecie, no, pewno bym miał mandat dużego, bo jeżdżę bez prawka, nie? Jednak, a muszę mieć, żeby no po prostu ja potem kontrolę robić, no to muszę mieć. Ale na szczęście mi się wszystko poszło tak, jak miało być. Więc się cieszę. W ogóle fajnie tutaj jest ta. Fajne góry. Zobaczcie, jakie tam fajnie. Mgła jest w tych górach. O, widzowie. Najgorzej, co może być. Sempertyny. Serpentyny? No, jakoś tak to się wymawia. No nie, no widzowie, taka droga. I właśnie pod taką górkę podjeżdżałem też. Nie tą samą oczywiście, ale podjeżdżałem.
No i dobrze. Na taki właśnie zapis mam, nie? Policja nie wie, będzie mnie popychać czy co? Stała i mnie wpuściła. No nie wiem, ale zobaczcie, ma ciężko, nie? Zobaczcie, full obroty. 2000 obrotów, a ciężarówka ma ciężko. Tutaj trzeba szybko. Zjechać jest łatwiej, bo z górki to wiecie, na luzie można jechać. A pod górkę to zobaczcie, ja mam A6, bieg wbity. Nie mogę większego wbić, bo mi się zahamuje, ciężarówkę już nie podjadę. A jest za mną policja, co mnie, nie wiem, czy ona mnie kontroluje, czy ona mnie prowadzi, nie wiem. Bo jakby, widzicie, tam jedzie na przykład auto, to teraz na przykład jedzie bardzo powoli, powinno jechać szybciej, albo powinno jechać wolniej, a jedzie szybciej i policja na to nie zwraca uwagi, nie, tylko na mnie patrzy, więc nie wiem, może jakaś kontrola mnie, chociaż nie wiem, no. Może tak, może nie. Widzowie, no co, podobał mi się live'ik w piątek, bo według mnie bardzo fajny live'ik był. Jak ja później oglądałem ten, no, jak to wyszło, jaka to była oglądalność, no to tam widziałem, że tam pisało, że w jednym momencie były aż 4 osoby na raz. To bym to do mnie, no wiecie, ktoś powie, ha! O widzowie! Policja, to chyba jakiś pościg mają. Na pewno, bo jest ciągła, a oni jadą. No tak, no w sumie, wiecie, policja ma prawo, tak, straszy, co? Pogotowie. Co? Widzowie, ale tego policja nie widziała, bo mi tak zajechał. Chyba jakaś kontrola tego pierwszego będzie. Proszę wyprzedzać, proszę wyprzedzać. Nie wiem, to ja jadę. To już ciągło, ale dobra, może nie będzie mandatu. Będzie wyprzedzać, no to ja wyprzedzam. Dzięki. Widzowie. Ja czegoś jeszcze nie miałem. No, co chłop tu się... bo ja muszę się tutaj wepchnąć, bo pokazałem kierunkowskaz. No dobra. O, tutaj Mokrzyn chyba zbiera belki dzisiaj. Ostro. Ściernisko jest takie, że... Ja bym się bał w takim miejscu mieć belki. Nie wiem jak wy, bo zobaczcie. Stoją sobie belki w stogu, nie? A nagle, nie wiem, jakiś typ se pójdzie, weźmie zapalniczkę, coś tam od tyłu, a po ściernisko... zapalniczką, z dymem pójdzie, a zobaczcie, po prawej stronie jest stacja, po lewej jest las. Jak to by się wszystko, zobaczcie, tutaj jest drzewo. Te drzewo by się zapaliło, iskry by poszły na stację, to tutaj jest tragedia w tym miejscu. To by były wybuchy, czarny dym, nie? Tutaj tak samo. W takim miejscu, według mnie, bym się bał w belki, no bo wiecie, ja znam na przykład ludzi, które tutaj nie znam, bo tutaj dawno nie jechałem, w tym miejscu, gdzie teraz jestem, ale na przykład ja bym się bał, nie? Jest granica, widzowie. Granicka, granicka. Granica polsko-szwedzka. Nie szwedzka, tylko jak się tym mówi? Granica polsko-słowacka. No, chodzi mi o to, że przekroczyliśmy granicę polską i jesteśmy w Słowacji teraz. Tylko nie wiem, jak to się mówi. Granica polsko-słowacka. Jak to tak się to mówi? Jak ktoś wie, jak to się dokładnie wymawia, to niech na... Oj! Chyba mnie gonią. Chyba włączyli sygnały. Nie, o dobra, może nie. Może ja za szybko jadę z tej górki, ale... Wiecie, na luzie. Tam to się pali. Nie, to jest śnieg. Dobrze. To jest śnieg na górach. To fajnie. Robią te góry wrażenie. O, widzowie, tutaj. Zobaczcie. Wiecie co? Czekajcie, tu. Uwaga. I cyk, screen. Zrobiłem sobie rzut ekranu, bo tutaj na takim miejscu zapragnąć rzutu ekranu to trzeba. Może tam gdzieś na dole sobie zrobię koło jakiegoś kościółka. O, czekajcie. Tutaj chyba się nie można zatrzymywać. Ale wiecie co, ja sobie zjadę. Pokażę mu, że chcę zjechać i trudno. Nawet dostanę bandat. Chcę sobie zjechać na pobocze, bo może chcę kawę wypić. Bo tutaj nie ma tutaj ciągłej. Ale dobra. Nie, trudno. Czekajcie, jakoś tak. O. Czekajcie. I jakoś tutaj taki, z takim widokiem. Czekajcie, wyłączymy sobie to. Aha, dobra. Robimy fotę. No,
Aha, taka, ta foto taka sobie wyszła, ale niech będzie już. Zobaczcie, co chciałem zrobić, zdjęcie na miniaturkę. I powiem mojemu montażyście, żeby zrobił z tych dwóch miniaturek, co mojemu montażyście, którego serdecznie pozdrawiam, macham do niego, któremu wyślę zaraz film i te miniaturki, powiem mu, żeby zrobił mi z tych dwóch miniaturek, w sensie taką miniaturkę, połowa tej, po prostu, żeby tak było, może będzie fajnie to wyglądało, bo dawno nie było, nigdy w sumie nie było pół na pół, nie, zawsze była jedna, więc dzisiaj będzie pół na pół. No i tak to będzie. No tutaj też fajne widoczki. Teraz możemy tutaj trochę przygazować, przyspieszyć trochę, bo już jest 7 rano, a ja bym chciał do 9 dojechać, bo pisze, że no o 10 będę, nie? A ja bym chciał dojechać jeszcze szybciej, bo później może jeszcze tą traskę walnie, oczywiście na tym odcinku. Jak wy to oglądacie, to na przykład ten odcinek leci może dzisiaj, jak to nagrywam, może następnego dnia, nie wiem. I wtedy jak ten odcinek wleci, to ja zaraz nagrywam drugi, jakby wy to widzicie kiedy indziej. Bo wiecie, patrzcie, do was oglądacie film inaczej, ja myślę, że to nagrywam inaczej. A no, jestem teraz w ciężarówce, na przykład jestem teraz w podróży, nie? Jestem teraz za granicą, teraz będę jeździć po całej Europie. Ja na przykład, wy to widzicie, że na przykład w tygodniu będą dwa odcinki z Eurotracka, a ja w sumie nagrałem 15, bo jestem w trasie, nie? I później jak wracam do domu, no to wtedy mam przerwę od nagrywania, nie? Tak to działa, no to już mniej ważne. Nie wiem, możecie jakieś pytanka zadać, może jakąś ankietę zrobię pod spodem. Znaczy ankietę nie, po prostu albo na Instagramie jakieś pytanka. Nie wiem, może kiedyś odpowiem na takie pytanie, sam sobie zadam pytanie, czy będzie kiedyś sklep, sam sobie zadam pytanie. Może kiedyś, ja myślałem, żeby kiedyś może zrobić swoją podkładkę pod myszkę na przykład, albo swoją koszulkę, bo chcę zrobić coś do sklepu. Może kiedyś będzie, kto wie. Nie mówię, że nie. Każdy youtuber, co zaczyna od początku, później ma sklep, nie? Na przykład znam youtubera, wy też go znacie, ma Fasolec, no to na przykład on też na początku zaczynał powoli, z chłopakami, wszyscy powoli zaczynali, a później nagle, zobaczcie, ekipa MST, 4 osoby, mają sklep wspólny, nie jak tylko jego, wspólny, no i tam mają fajne rzeczy, więc też polecam, może kiedyś też taki sklep, bo taka podkładka Mr. Bartek, by to wyglądało bardzo fajnie, albo nie wiem, jakaś koszulka, albo coś gamingowego na przykład, podkładka taka na przykład, a to was coś takie LEDy może, albo coś, no, może kiedyś. Więc na te pytania odpowiedziałem, że może kiedyś będzie. Ja będę trochę większym youtuberem. A jeżeli wy macie jakieś pytania, to macie link w opisie do Instagrama i na Instagramie będą pytania. Tam zrobię na relacje z pytaniami i zadajcie jakieś pytania. Bo wiecie, tylko takie pytania, co na przykład mogę wam odpowiedzieć, nie? Bo są też pytania, co na przykład nie mogę wam na nie odpowiedzieć. A są takie, co ja na przykład mogę odpowiedzieć. Jeżeli zadacie pytanie, kiedy pokażę twarz, na przykład, to wtedy na te pytanie nie mogę odpowiedzieć. Dopóki nie będę sam miał takiej decyzji. A jeżeli pytanie na przykład typu, kiedy nowa seria, kiedy jakaś seria z Kamciolem albo coś, kiedy sąsiady, coś, jakieś pytania, to takie spoko, nie? Na przykład ostatnio, też będzie to myślałem, żeby na przykład zrobić serwer gra z widzami. Może kiedyś. Wtedy bym zrobił relację na Instagramie. I będziecie mieli pytanie. Też pytanie ode mnie. Drugie pytanie. Nie od was, tylko ode mnie. Czy będzie kiedyś seria gra z widzami? Może kiedyś, słuchajcie, no co? Możemy na przykład stworzyć grę z widzami na, nie wiem, na jakiejś fajnej mapie. Na Dąbrówce na przykład. Albo taką mapę, co dużo ludzie mają. Na przykład Felsbrunn. O, Felsbrunn. Maksymalnie 5 osób. Robię na przykład na Instagramie relacje. Dzisiaj o 19 albo o 17 na przykład live. I na live granie z widzami. Wchodzę z Bruna, jest fajna gospodarka. I wtedy ja mówię, dobra, dzisiaj akcja kukurydza, 2 kombajny, 3 traktory. 5 osób wtedy by było. Albo na przykład, nie wiem, wiecie. Tylko, jeżeli taka informacja, jeżeli gra z widzami,
ludzie, co będą ze mną grać, czyli widzowie albo coś, muszą, ale to naprawdę muszą być ogarnięci. Bo jak nie będą ogarnięci, to ja naprawdę rezygnuję, nie, z tej serii. Bo słuchajcie, na przykład tak, kiedyś jak sobie tak grałem jeszcze poza nagrywaniem, dołączyłem na przykład na jakiś serwer, żeby sobie z kimś pograć, na przykład akcja kukurydza. I do jednych dołączałem, gdzie na przykład było tak, że tam się działo takie rzeczy, że na przykład nie pytajcie. Jeden typ, nie, była akcja kiszonka, sypali na tą, na samą zbierającą i ten, zamiast jechać na gospę, wysypać na silos, wysypywał na polu. I później się działy problemy. I tak naprawdę działy się konkretne no, problemy. Dlatego, jeżeli tak ma się dziać, to ja to naprawdę tą serię mogę zakończyć tak szybko, widzowie. Które mam drogi jest, czy co? A mało bym teraz nie miał wypadku. No. Więc tak mówię, ludzie ogarnięci, bo jak ludzie nie będą ogarnięci, no to ja tą serię zamykam, nie? A na innej na przykład było tak, że ja dołączyłem, pytam się siema, co mam robić, on mówi, o siema, jesteś ogarnięty? Ja mówię, no tak, bardzo ogarnięty. No to spoko, bierz kombajnieś kosić, albo bierz traktor i jedź ubijać, albo jedź tym, jedź siać, bronować, kultywować, wszystko, kosić, cokolwiek. I ja to kościłem tak jak oni kazali, no ale później było wszystko git, nie? Ja na przykład później grałem z nimi 2 godziny i mi się bardzo podobało, nie? Bo oni ogarnięci, ja ogarnięty, super ten. A są serwery, na których na przykład ja jestem chwilę i później patrzę, jest 20 osób nagle na serwerze, albo tam, nie wiem, 15 na przykład. A za chwilę patrzę, jest tylko 8. A gdzie ta reszta? No wszyscy są wywaleni ze serwera, po prostu host. Widzi, że na przykład ten nie ogarnięty, ten wysypuje, ten coś odwala i on po prostu robi usun z gospodarstwa, albo usun nawet ze serwera, nie z gospodarstwa, usun z serwera. Na przykład ja też kiedyś stworzyłem taki serwer, na którym może ktoś z was był, nie wiem. I ja tam po prostu grałem, dołączył ktoś, stworzyłem takie gospodarstwo, realne granie i tam zrobiłem hasło, którego nikt nie wiedział. I po prostu ktoś na przykład pytał, jakie hasło, to ja mówię, ogarnięty, spoko, spoko grasz, wiesz o co chodzi w farmingu. Jeżeli wszystko odpowiedział dobrze, na przykład jeżeli nie wiedział o co chodzi w farmingu, to jeszcze przepuszczę. A jeżeli by powiedział nie do końca ogarnięty, to on mówię, nie dołączysz, no, nie dam hasła, nie? A jeżeli mówi, że ogarnięty, mam kanał, dobrze gram i ten, to wtedy mówię, hasło to jest wpisuję te hasło, jest na gospodarstwie i on już to hasło wiedział. A najgorzej wiecie co było? Jak ja kiedyś też tak miałem taką sytuację, wpisałem hasło, jedna osoba dołączyła i podałem jej hasło, a druga osoba dołączyła, weszła na czat i zobaczyła te hasło, nie? Widziała te hasło po prostu, co ja jakby tamtemu napisałem, że ona dołączyła, to dołączyła w momencie, jak tamtemu podawałem i ona dołączyła, ja napisałem hasło to jest, ten i tamten to hasło wpisał, dołączył na gospodarstwo i ani nie wiedziałem, czy jest ogarnięty, czy nie, ale później oczywiście zapytałem, nie? Powiedział, że jest, no to mówię, dobra, nie? Ale to był taki, naprawdę, to było do mnie niebezpieczne, bo na serio, on po prostu, ta osoba, ona dołączyła w momencie, jak pisałem hasło, ona dołączyła, ja nie zauważyłem, że ktoś dołączył, po prostu, no mówię, synchronizacja jest, to mówię, no pewnie nie zdąży ten, że szybko podam hasło, tamten dołączy i hasło nie będzie na czacie, bo ten, który dołącza, tego hasła nie ma. To na serwie już to hasło widzi. Albo co tam napiszemy, nie? No ale ta osoba dołączyła w takim momencie, że widziała hasło, no i dołączyła na gospodarstwo bez mojej zgody, nie? Więc taka sytuacja. Ale tak czy jak zapytałem się i powiedziała, że jest ogarnięta, nie? Więc taka sytuacja była. Zostało nam jeszcze 30 km, więc szybko to powinno pójść. Zrobimy sobie łyka picia. Elegancko. Łyk picia i możemy jechać dalej. No, gdzie ta policja? Ta policja totalnie zgubiła chyba. Chyba zauważyła, że jeżdżę spoko i powiedziała odpuszczam. Może tak było. No nie. No i widzowie, chyba się nie uda, tak jak mówiłem, że, że do 9 chciałbym to jechać, bo jest 10 już, 9.54, ale challenge.
Musimy dojechać do 10:05. Czy to się uda? Nie wiem. Jadę full gazem, 90 na godzinę. Może się uda, może nie. Zostało mi 12 km. Więc może się uda. Może kiedyś jakiś kupię. No, najbardziej to dążę do tego, żeby na tym serwie to kupić ciężarówkę do siebie, nabić kasy, na przykład nie wiem, 200 tysięcy, kupić garaż, na przykład gdzieś w Polsce, na przykład w Warszawie albo Wrocławiu, kupić drugą ciężarówkę, zatrudnić pracownika na tą gorszą ciężarówkę, ja bym tą lepszą jeździł, później bym znowu, ja i on, byśmy zarobili kasy do potąd, tyle kasy, bym kupił znowu ciężarówkę, bym garaż powiększył, dał drugą ciężarówkę tam, nowy pracownik i ja bym miał znowu nową tą. Nową, nie mogę się wysłowić, nową ciężarówkę. Szybko! O, udało się. Chciałem, tak by to wyglądało. Bardzo bym się to podobało. Oj! Przejechałem na czerwonym. Teraz tu w lewo i dojeżdżamy. Widzowie, 38 minut odcinka. O, tak do tego doszło? Nie wiem, po prostu widzowie, wiecie? Bo to jest dużo. No ale nic. Trudno, niech tyle będzie już. Żeby ta policja do rowu wjechała za chwilę. Ja nie mogę. Ta policja to chyba... No nie zjechać na bok! I bokiem cyk z BM-ką. Nie no, widzowie, ja lepiej muszę chyba uciekać do innego kraju. Bo w Słowacji to jest tragedia z tą policją. Albo po prostu policja naprawdę tutaj trzymie porządek, bo taka jest prawda. Ale że aż tak? Dobrze, że tamto... O, widzowie... Widzicie na kamerze takie czarne, to znaczy bateria mi zaraz spadnie. O. Musimy powoli kończyć, bo nie mam baterii za zamiennej. A mi już powoli się ta bateria wyłącza. Taki czarny ekran. Więc szybko musimy parkować i... Dobra, widzowie. Ja już prawie dojeżdżam. A! Ojoj. Ty. Klikamy. Jest, widzowie, pokonaliśmy 300 km, a bo ile? 389. Mam trochę tam błędów, ale prawie następny poziom, więc widzowie, no zadowalająco, jak to pisze. I nasza kwota to jest teraz 26 606, ale odejmujemy z tego konta 1500, więc zostaje nam 25 106. Jeżeli dobrze policzyłem, to napiszcie w komentarzu i wpadajcie na Instagrama, Discorda, chciałem powiedzieć fanpage'a, wszystkiego, może nie, ale wpadajcie na Instagrama, bo tam będzie relacja za chwilę, bo jak to, jak ten odcinek jest, jak ten odcinek wleci, to jeżeli ten odcinek już jest, to już na ręce jest, jak ten odcinek jest, wszystko jest, więc odcinek też już jest, się kończy. Więc dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał z łapeczką w górę, oczywiście dzwoneczkiem, no i co? Dziękuję wam za fajny odcinek, bardzo fajnie się jechało, w następnym odcinku pojedziemy stąd, może gdzieś dalej, może do Stanów Zjednoczonych, nie, żartuję, ale jakąś trasę pokonamy następną, więc co? Z pięknym dafikiem na ekranie, żegnam się z wami i do następnego odcineczka, na razie!